Jestem w Bangkoku już od 2 dni, ale jeszcze nic nie nagrywałem. Dzisiaj zaczyna się Songkran Festival. Dobra, lecimy. Sam środek tego wszystkiego. Jestem w Bangkoku już od 2 dni, ale jeszcze nic nie nagrywałem. Dzisiaj zaczyna się Songkran Festival. W Tajlandii oczywiście jest rok 2561. To będzie mój drugi Sylwester. Jeszcze nie miałem czasu spełnić swoich wszystkich postanowień noworocznych. To mam teraz drugą szansę, żeby to nadrobić, skorygować, ewentualnie poprawić. Tak wygląda okolica. Tutaj mamy świątynię leniwie wystającą po lewej. Jeszcze już leją wodą. Tak jak u nas jest śmigus dyngus, poniedziałek zawsze świąteczny. Tak samo jest tutaj. Przez 3 dni wszyscy leją się wodą. To hardkorowo leją się wodą. Nie wziąłem niestety etui na kamerkę. Mam nadzieję, że jeszcze się nikt nie leje wodą. I to raczej bardziej wieczorem. Już widzimy tutaj wszędzie sprzedawane są wodoodporne pokrowce jakieś na telefony, na wszystko. Lanie wody już się zaczęło na dobre. Czy jeszcze nie tutaj? Jest kolejka. Wszystko jest ogrodzone oczywiście. Wygląda jak teren wojny. Kwarantanna. Wszyscy mają broń. Ja nie. Jak widzimy, na ulicach wielkie poruszenie. Dzisiaj w końcu nowy rok. Kurde, nie mam broni nawet. Muszę sobie coś kupić. Ale tak właśnie wygląda dzień festiwalowy numer 1. Mamy poniedziałek, czwartek. Cóż, przejść się nie da. Kasan Road. Postaram się przejść przez niego nie bardzo zmoczony. Zwłaszcza, że nie mam etui na kamerę ani broni. Więc jestem nastawiony dość neutralnie. Dobra, lecimy. Sam środek tego wszystkiego. Bez etui. Jestem już cały mokry. Nieważne. Uda się, bo już jest koniec. Prawie, połowa. Dostać. Dobra, jest moment spokoju, można iść. Nikt się tu nie przejmuje.
ludzie chcieli się wycofać i przejść obok nietknięty. Naprawdę to jest jedyny okres, kiedy można zobaczyć tylu tajów w tej dzielnicy, w tym miejscu, akurat na Kaosan, gdyż większość czasu są Kaosan Road opanowane jest przez turystów podczas festiwalu i ze praktycznie samych tajów. Dobra. No to z grubsza tak to wszystko wygląda. Ja idę się ogarnąć, zostawić kamerę i telefon i wracam walczyć. Tego już nie pokażę.